tutaj w okolicy jest taka fajna wieś. Siedzi sobie łubie. Mopka, powiedzmy tam 3-3,5 zł. My tak przeszliśmy tutaj, jesteśmy tu. Wygląda na... z basenem. Kurde, fajne. Nie ma prądu w naszym Rolls-Royce. Weź wujek. Polski makaron to jest najlepsze. Patrzę, patrzcie, robi. Ciotka, kurde. To jest hotel, w którym mieszkamy. Tak wygląda lobby. No jest całkiem spoko. Idzie jakoś przewidować. Tutaj można sobie przycupnąć. Tutaj proszę, takie klimaty, parasolki. Jest basen. Tak wygląda pokój hotelowy. Jest dość spory. Tutaj mamy garderobę. Tutaj mamy żabę. Korytarz. Łazienka. Duża to ja, cześć. No i pokój potężny. Widok na flagi. I tutaj w okolicy jest taka fajna wieś. Idziemy, zobaczymy, co się tam dzieje. Żar leje się z nieba. Jest 36 stopni w cieniu. Także mamy jeszcze jakieś 700 metrów od tej wioski. Tutaj postanowiłem wziąć, pójść tędy. Mam nadzieję, że to mnie nie wywiedzie na manówce. A tutaj sobie pan chillautuje. Okej, tak to wygląda. To jest, wiecie co, to jest takie turystyczne bardziej. Tylko, że ja tutaj turystów nie widzę. Także już jest centrum turystyczne. Nie wiem, zobaczymy. Tak. Tutaj babcia się jakieś czesze. Co ona tu ma? A tu jacyś katolicy są. Patrzcie, by tutaj tego. Tutaj z kościołem. Kalendarz. Cześć babcia. No i słuchajcie, to jest taka nowa wieś. Wszystko tu jest nowe, takie czyściutkie. No ja nie lubię takich klimatów. Ja lubię jak jest swojsko, że jak ma być taki syf. A tutaj praktycznie nikogo nie ma. Ale ładnie tu mają zrobione te domki. Tutaj rzeczka, proszę. O, jest kran. Ale to jest do prania chyba. No. Oni sobie tutaj piorą, myją naczynia. O, rybek jest dość sporo. Tutaj łódki, tam łódeczki, park, pagoda. Tam jest szpital, to już wiem. Ja chciałem jakiś sklep znaleźć. Wszędzie krzyże. Katolicy. Skąd oni się tu wzięli? A tu co jest? Z kogoś podwórko. Musimy wejść. Co, to jakieś taczki tutaj trzymają. A co się tu dzieje? Jest jakiś zakład. A, oni tu robią formy stryskowe. No i tak sobie siedzi i sobie łubie. No znowu. Co z tymi krzyżami mają? Katolicy? Dobrze, jest sklep. Tyle dobrze. O, tutaj jestem w sklepiku okolicznym. Wam pokażę, bo o, to jest mleko kokosowe. My nazywamy tą markę Pani z cyckami. Chiński Sprite, chińska cola. Sekcja zupek chińskich oczywiście, na bogatości. Co tu mamy? Alkohole. Tutaj wódki się nie pije, pije się bajdział. A ono ma 50-56%. Przeciętna cena to jest 10 zł za flaszkę. Tutaj taka mopka, powiedzmy tam 3-3,5 zł. Okej, tu jest centrum turystyczne. Zobaczymy. Tutaj mamy zdjęcie tej panoramy. To wam pokazywałem. O, tutaj byłem. A tak poza tym to niewiele. Myślałem, że się czegoś tutaj dowiem. Jest scena. Tutaj była jakaś wycieczka dla seniorów. Okej, no tutaj ta scena. Patrzcie, tutaj taka fajna architektura chińska. Czy to widać, że to wszystko nowe? O, takie pomieszczenia sobie tutaj ludzie przychodzą, grają sobie z madzianga. Tutaj jest tablica z nazwiskami fundatorów, ile kto wpłacił. Wiosła, kamizelki, tutaj jakieś naczynia niedomyte. A co jest tutaj? O, jak tutaj ładnie.
są chyba ci seniorzy z tej ekipy. Ci tacy liderzy wiekowi. Okej. Okay. No to jest... O, tutaj możemy się troszkę o historii dowiedzieć. Proszę, jak ktoś chce, to niech sobie zrobi stop klatkę i poczyta. A... No fajnie, tu jest ładnie, ładnie. Ale wiecie co, no jest niedziela. Ja tutaj jakichś tłumów nie widzę. Jest lato, tak jak mówiłem, no jest skwar okrutny, no jest 36 stopni w cieniu. Ja się tutaj męczę, poświęcam, ale ładnie to tutaj zrobili. O, taka łódeczka. Jeszcze widziałem, jest jakaś świątynia. Zobaczymy. A tutaj takie zdjęcie okolicy, więc my tak przeszliśmy tutaj, jesteśmy tu. To jakieś nieaktualne zdjęcie, bo tu jest taki park teraz fajny. Okej, okay. I ta świątynia to będzie chyba tutaj. No przejdziemy się, zobaczymy. Tu jest kogoś dom. Zobaczymy, jak jest wygląda wewnątrz. Kuchnia. Okej. Okay. Dobra. Wiecie co? W ogóle jest niedziela dzisiaj, jak już wcześniej wspominałem. My tutaj przyjechaliśmy odebrać maszynę tutaj z fabryki, która się mieści kilka kilometrów stąd. No i co? Dzisiaj wylądowaliśmy rano. George śpi w hotelu. Ja postanowiłem się przejść na wioskę i pofilmować coś. No trochę jestem taki zawiedziony, ale jak już tu przyszedłem, to myślę, filmuję. Miałem tego już nawet nie publikować, ale wiecie, że tutaj jest wioska katolicka, to mnie zdziwiło. No i tą świątynię jeszcze zobaczymy, ale no to świątynia to nie wygląda mi na kościół rzymskokatolicki. O, tu jest coś fajnego, patrzcie, jaka taka stara zabudowa. Na coś takiego liczyłem, bo to jest wszystko nowe. Majtki się suszą. Wejdziemy tutaj. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. O. To są klimaty, które ja lubię. Czy ja do kogoś wszedłem tutaj, do domostwa? Patrzcie, jak tu jest fajnie. To już jest takie starsze. Wygląda na niezamieszkałe. Okej. Okay. O, jest kamera. Ale... Co tu było? Aha, tu było jakieś takie mini muzeum pokazujące, jak tutaj wyglądało rolnictwo wcześniej. Proszę. Ale tu wszystko... Takie jakby... Ktoś tutaj zainwestował w turystykę i nie pykło. Do ryżu rzeczy. To muzeum też takie podupadłe. O, można zobaczyć motyki, kapelusze. Tutaj dalej. Oni tutaj ryż hodowali, tak? Dobra, wychodzimy stąd. Opublikuję ten film. To nazwę to, że to jest katolicka wieś na wsi. No, często mam jakieś tam komentarze, że tutaj się religię dyskryminuje, prześladuje katolików i tak dalej. Co jest oczywiście bzdurą, bo gdyby tak było, to by ludzie sobie tam nie wywieszali tych znaków krzyża na drzwiach. Proszę, tutaj co? Jest flaga łopocze chińska. Idziemy dalej w poszukiwaniu świątyni. Proszę, tutaj takie klimaty. Proszę, tutaj elektryczna, większa. O, tutaj babcinka taka biedna, już nie wyjedzie pod górkę. A tam Counter-Strike. 50 metrów. Aha, jest Wetland Park. Czyli o to chodzi? Że to tutaj niby gdzieś tu. Tak to w nocy wygląda. Babcia już teraz z górki jedzie. A my idziemy dalej. Tutaj sierp młot jest w słuchawkach. Nie wiem, o co chodzi. Tam z tyłu jakiś orlik. O, tu jest taki mini ośrodek zdrowia. I ja to widziałem wcześniej. Zamknięty. O nie. No tutaj można sobie zmierzyć ciśnienie, tutaj jest waga, inne. Tutaj się z lekarzem się połączyć, po prostu tu się siada, jest ekran i można na wizytę się umówić. No ale dzisiaj...
No fajnie, fajnie sobie to wszystko przemyśleli, tylko jakoś tak chyba nie pykło. W czym się już powtarzam, proszę, tu jakieś parki, to zakładam, że tutaj miały być jakieś restauracje. O proszę, tu jest centrum sprzedaży mieszkań, ale chyba im nie idzie. Ta fontanna to dawno wody nie widziała. O, to są takie samochody. Proszę, i tutaj jest cała makieta i plan inwestycji. O, zaraz mi to pani włączy. O, już iluminacja. Aha, czyli tutaj taki już szczwany plan. Zobaczymy dalej. O, proszę, dziękuję. Tutaj piękna pani mi przyniosła herbatę. I patrzcie, tutaj na przykład mają cały plan. Nie się ma, to Bolan. Proszę, tutaj Casio, Versace. I tutaj widzicie ten budynek. I jak na Chiny, tu jest bardzo tanio. Za 700 tysięcy można kupić coś takiego. To jest 138 metrów kwadratowych. Tak wygląda tutaj, proszę. Strasznie tanie. Słuchajcie, u mnie w mieście to, nie wiem, za te pieniądze to można by było kupić, nie wiem, jakąś tam kawalerkę gdzieś na Zadupiu. Nie? Tutaj mamy następny projekt, 150 metrów kwadratowych. Shangmina. Aha, Jejeudzege. I jeszcze, słuchajcie, jeszcze to, bo to jest na penthouse, jeszcze macie dostęp do dachu. Super. A patrzcie na to, za 2,5 miliona coś takiego, z basenem. Kurde, fajne. Proszę, tutaj wam pokażę, jak to działa. Okej. Okay. Ona mi tylko światło zaświeciło. Proszę. I tutaj jeszcze w tym mamy piwnicę, jak widać. To jest 地下室是有两层. Aha. A na samym na samym jest 4 层. Okej. To jest za 2,5 bańki, patrzcie. I tutaj macie. Tylko 16 bank. I właśnie taki podjazd na rzekę. Tutaj jest coś takiego, że jak się kupi dom, to są te złote jajka. Dostaje się taki młotek i to złote jajko trzeba rozbić. No i tam są prezenty. No wiecie, pralka, klimatyzacja, lodówka, coś takiego. Ale słuchajcie, a tu jest bęben tradycyjny. Też jak ktoś kupi dom, to oni bębnią. A ja teraz jadę z tym chłopem i idziemy oglądać to mieszkanie. Nie ma prądu w naszym Rolls Royce. To może mogą mnie wziąć do tego Royce'a. Nie będę narzekał. No tutaj widzę, buduje się dość sporo. A to wszystko jeszcze takie w rozsypce. Przyjebało ten płot przed chwilą. No nie. Dobra, próba numer dwa. Mamy to. Słuchajcie, otworzyli nam bramę i wjeżdżamy w inwestycje. Czy on wpadnie do tego rowu. Jezus Maria, ten chłop nie wie, gdzie jedzie w ogóle. Tu są te stawy, które widzieliście na wizualizacjach. Dobra, bierzemy kaski i idziemy, nie? Dobra, on mi tutaj pokazuje, że nie możemy iść do wewnątrz. Weź wujek. Jeb. I on mnie tutaj zostawił, bo on tym Rolls Royce'em nie może tam wjechać na główną drogę. O! Babcia. No bo z tym wujkiem pojadę. Okej, zrobiłem kółko. Ja tutaj już wracam do hotelu. Jestem w ujgurskiej restauracji. Tutaj makarony, same najlepsze rzeczy. Tutaj widzicie, siedzi stara ujgurka, muzułmanka. I tutaj jeszcze na koniec zobaczycie, jak się robi prawdziwy, oryginalny, ujgurski makaron. To jest najlepsze. Patrzcie, robi. Tak. I on teraz pyk do garka. Tam się gotuje i za chwilę mi to przygotuję. O, cześć. A co to jest? Ciotka,